był krośnieński weekend pełen sportowych emocji. W sobotę odbył się najlepszy turniej koszykówki ulicznej w Polsce, czyli KO Streetball, natomiast dzień później wyścig z cyklu Kaczmarek Electric MTB, jakiego organizatorzy jeszcze nie widzieli. Krosno-Odrzańskie niewątpliwie zachwyciło wszystkich, zarówno zawodników, jak i gości. Tego dnia nadodrzańska gmina przeżywała prawdziwe oblężenie kolarzy. Było ich dokładnie 706. Stanęli do rywalizacji, pokonując kilka tras. Młodzik miała 10 km, mini mającą 20 km, mega to 40 km oraz giga, która miała 65 km. Fajnie, fajna trasa, trochę kałuż z błotem. Chyba wjechałem w największą, jaką się dało. Ale było fajnie, fajnie się ścigało, dobrze zawodnicy, ogólnie fajnie było. Dobrze, już wcześniej jechałam tą trasą, trenowałam ją, natomiast teraz nie jesteś mocno zmęczona, czy trasa taka trudna? No było kilka górek, piachu, było dużo gliny, ale jakoś dałam radę. Z roku na rok rośnie zainteresowanie tymi zawodami wśród dzieci. W tym roku uczestniczyła rekordowa ilość młodych miłośników dwóch kółek, 260. Mama bardzo zadowolona, Zosieńka. No tak, mama zadowolona, ponieważ pierwszy raz taki świetny czas. Zawsze było około 40 minut, dzisiaj 25, także rewelacja. A jak się jechało dzisiaj? Dobrze. Szybko. A jak trasa? Bardzo dobra, fajna. Dodajmy, że w miasteczku zawodów zorganizowana została specjalna strefa dziecka pod hasłem Kolarski Dzień Dziecka. Były w niej liczne atrakcje przygotowane przez animatorów.